120 kilometrów na południowy wschód od Bangkoku, stolicy Tajlandii, leży miasto Sriracha. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego rozwija się tu między innymi dzięki pracy pioniera misji globalnej, który poświęcił się zwiastowaniu Bożej miłości tubylcom. Ów pionier misji globalnej i tajski pastor odwiedzają ludzi w domach i uczą ich o Jezusie. Ta mała grupa to zaledwie garstka tych, którzy pragną studiować Boże Słowo. Wielu z uczestników studium to niechrześcijanie. Zadają wiele pytań, bo są świadomi prawdy biblijnej i chcą ją zgłębiać. Bardzo się cieszymy, gdy buddyści chcą się dowiedzieć czegoś o chrześcijaństwie. Nawet gdy jest to tylko jedna lub dwie zainteresowane osoby, dziękujemy za to Bogu. Niedawno w Sriracha powstał ten kościół i swego rodzaju dom kultury. Pionier misji globalnej i miejscowi wyznawcy głoszą Ewangelię na różne sposoby. Prowadzą zajęcia językowe, grają w piłkę i prowadzą studium biblijne. Odzew społeczny jest pozytywny. Pragniemy, aby to miejsce służyło naszym sąsiadom, także niewierzącym. Chcemy im pomagać, prowadząc szkołę, utrzymując boisko i otwierając przed nimi podwoje domu kultury. Członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z całego świata pomagają w utrzymaniu tego kościoła i domu kultury. Odbywające się tu spotkania mają ogromny wpływ na mieszkańców Sriracha. Osiemdziesiąt kilometrów na północ od Bangkoku, w mieście Ayutthaya, dzięki Twoim darom misyjnym realizowany jest inny dynamiczny projekt ewangelizacyjny. Ayutthaya znana jest ze starożytnych świątyń i z bogatej historii. W połowie XVIII wieku miasto zostało zniszczone przez wojska birmańskie. Zrealizowany tu projekt misyjny dotyczył powstania budynku kościelnego dla rozwijającego się zboru. Tej soboty pastor prowadzi nabożeństwo, w które zaangażowani są również wyznawcy. To szczególna sobota, ponieważ wyznawcy biorą udział w uroczystości pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Uczestnicy uroczystości biorą udział w obrządku umywania nóg i wspólnej modlitwie. Po powrocie do kościoła myśli wiernych skupione są na Bogu. Wyznawcy proszą Go o przebaczenie i odwagę do służenia Mu każdego dnia. Wierni spożywają symbole ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Miejscowy zbór z zamiłowaniem służy Bogu i dzieli się nim z innymi ludźmi. Odwiedzana dziś przez nas społeczność nie miałaby miejsca zgromadzeń, gdyby nie dary misyjne złożone przez Ciebie. Mieszkańcy Tajlandii chcą poznawać Jezusa. Dzięki pracy adwentystycznych pastorów i pionierów misji globalnej mają ku temu okazję. Módl się o podobne projekty w całej Tajlandii. Dziękujemy Ci za wsparcie misji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w postaci darów 13 soboty. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei. Czytał Dariusz Górski.